A przed nami druga walka dzisiejszego wieczoru w formule MMA. Można powiedzieć, że panie otwierają galę w tej dyscyplinie, jeśli chodzi o MMA. Katarzyna Biegajło, zawodniczka, która zaprezentowała nam się na poprzedniej gali, czyli na Ladies Fight Night 4, która odbyła się w Karpaczu. Wygrała tam przez TKO w drugiej rundzie. I widzimy już, że obie panie mocno, jak to kobiety, zaczynają od razu z wysokiego C. Kasia debiutowała w Karpaczu i bardzo, bardzo dobrze się pokazała.
Szczerze powiem, że na ten pojedynek bardzo czekałem. Jestem bardzo ciekawy postawy Kasi na dzisiejszej gali. Ogromne oczywiście brawa dla Litwinki, która na 3 dni przed galą zdecydowała się wziąć tą walkę. Tak, Kasia na początku miała walczyć z Francuską, która wypadła. Litwinka debiutuje, jest to jej debiut zawodowy. Rekord amatorski to 3 wygrane, 0 porażek. Szeroka garda w wykonaniu Litwinki. Może za chwilę to się skończy, że Katarzyna gdzieś tam zmieści i ulokuje na brodzie mocny cios. Widzimy, że Kasia ma nieco lepsze warunki fizyczne, jest nieco wyższą zawodniczką. Tutaj punktuje też tymi low kickami. Próba takiego wskoku teraz z front kickiem w wykonaniu Katarzyny. O. I coś. Oj, czyżby jakaś kontuzja? Chyba bardziej. Nie wiem, czy to po tym front kicku, wydawało mi się, że... Minął ten front kick z tułowiem Litwinki, aczkolwiek nie wiem, może to duży stres, tak jak powiedziałeś, Litwinka debiutuje.